Dziś na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Natalia Gach. Poniedziałek, 4 stycznia. A co w dzisiejszym programie? Wydarzenia kulturalne online. Czy ta forma sprawdziła się w minionym roku? Jak poradzić sobie ze skutkami świątecznej rozpusty? Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby pić odpowiednie ilości wody i płynów niesłodzonych. Zdecydowana większość wydarzeń kulturalnych w ubiegłym roku odbyła się online. Sprawdźmy zatem, które z nich cieszyły się największym powodzeniem. Wydarzenia kulturalne kończącego się roku można podzielić na te sprzed pandemii i te, które ze względu na obostrzenia organizowane były wirtualnie. Na szczęście dzięki stronom internetowym niektórych instytucji i oczywiście telewizji Zabrze nie musieliśmy żegnać się z kulturą na czas pandemii. Początek 2020 roku zaczął się, jak to w Zabrzu, od zauważenia i nagrodzenia wybitnych osób. Zabrzeńska Atena to nagroda, którą chcemy uhonorować ludzi, którzy w procesie przemian w Zabrzu starają się nas wesprzeć, starają się to Zabrze ukierunkować na innym torze. W tym roku Zabrzeńska Atena zauważyła przede wszystkim wybitne osoby z dziedziny medycyny i nauki. Przede wszystkim duża radość. Cieszę się, że jestem jednym z laureatów, a z drugiej strony zawsze jest to pytanie, czy rzeczywiście jestem osobą na właściwym miejscu, czy rzeczywiście jest wystarczająco dużo zrobiłem, żeby na taką nagrodę zasłużyć. Na pewno jestem wzruszony i cieszę się bardzo. To piękna nagroda. Odbieram ją w imieniu Politechniki Śląskiej, bo tak traktuję, że jest to nagroda wypracowana przez całą wspólnotę uczelni. Po raz piąty, o ile dobrze pamiętam, pracownik Politechniki Śląskiej z rzędu odbiera nagrodę, co pokazuje bardzo dobrą współpracę pomiędzy uczelnią a władzami miasta. Kolejne wydarzenia kulturalne nabierają innego wymiaru. Już nie ze sceny, a z fotela własnego mieszkania mogliśmy być świadkami koncertów, wspomnień i obchodów ważnych rocznic. Mimo obostrzeń, w telewizji Zabrze można było obejrzeć przygotowania do Dni Papieskich i Tryptyku Rzymskiego. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem, pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Maj to czas metropolitalnego święta rodziny. To wydarzenie, które od lat jednoczy nie tylko Zabrzan. W dobie pandemii niektóre punkty obchodów trzeba było przemoderować, ale święto się odbyło. W czasie pandemii instytucje kultury przeżywają poważny kryzys, ale dzięki telewizji Zabrze filharmonię cyklicznie mogliśmy zapraszać do domu. Późna wiosna i początek wakacji to czas, który niewątpliwie kusił do tego, aby wyrwać się z domu. Zakładaliśmy maseczki, zachowywaliśmy odstępy, byle tylko móc korzystać z różnego rodzaju atrakcji, a tych nie brakowało. Wakacje już wokół nas, a my staraliśmy się wszystkimi sposobami doprowadzić do tego, aby jak najwięcej naszych obiektów na wakacje dla mieszkańców, dla gości, dla turystów zostało otwartych i udało się w ubiegły weekend. Pierwsi turyści zjechali do kopalni Guido. Możemy zwiedzać już ten fantastyczny obiekt na mapie postindustrialnej Zabrza pod hasłem wakacyjna przygoda. Te wakacyjne przygody czekają na każdym metrze podziemnych chodników, czy to tutaj w kopalni Guido, czy w sztolni Królowa Luiza, i tych atrakcji przygotowujemy coraz więcej. Po wakacjach ruszyły imprezy, które wpisały się już w scenariusz zabrzańskich imprez. Bez nich świat kultury i nauki byłby uboższy. W reżimie sanitarnym, ale z pompą, a w zasadzie z maszyną parową, wystartowała Industriada. Właśnie dziś, tu w Zabrzu, rozpoczynamy Industriadę. Para bucha, czujemy klimat, czujemy zapach tej maszyny. Do tego śląskiego sznuru pereł postindustrialnych Zabrze dokłada całą dużą przestrzeń, na którą zapraszamy i życzę wszystkim wielu, wielu wspaniałych wrażeń. Z półrocznym opóźnieniem mogliśmy w końcu zobaczyć Królową Śniegu. Jednak półroczna przerwa dla aktora jest czymś bardzo niedobrym i jakby po raz pierwszy miałam możliwość sprawdzić sobie, co to znaczy nie pracować przez pół roku, ale tak dosłownie nie pracować w zawodzie, że nie robić nic.
Więc jakby, no, jak słychać, zresztą mój głos troszeczkę przestał ze mną współpracować, zapomniał, jak to jest wysilać się w ten sposób, ale generalnie duża radość tego, że znowu możemy wrócić do pracy, ponieważ nasza praca jest specyficzna i uruchamia wyobraźnię, żeby pracowała w troszkę inny niż przyziemny sposób, to jest to strasznie pociągające i wszyscy, mam poczucie, za tym tęskniliśmy. Nie możemy zapomnieć o festiwalu organowym, który też wpisał się w cykl najważniejszych wydarzeń w regionie. Myślę, że festiwal się udał, chociaż jeden artysta nie dojechał z Włoch, ale zrobiłem szybko, zorganizowałem zastępstwo, także koncert się odbył i myślę, że to był udany festiwal mimo tego trudnego czasu, że przyjechali goście również właśnie z zagranicy. Był koncert dodatkowy na kopalni, był koncert uczniowski dodatkowo. Myślę, że program również był atrakcyjny dla każdego, coś miłego. Przy okazji podsumowania najważniejszych wydarzeń trzeba koniecznie wspomnieć o Międzynarodowym Festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego, który odbył się pod koniec roku, oczywiście w Zabrzu. Ubolewamy, że mistrza nie ma już z nami, ale pozostała jego muzyka i nasze zafascynowanie dziełami. I to wszystko oczywiście w telegraficznym skrócie. Życzymy Państwu wielu wydarzeń kulturalnych, których będziemy świadkami już nie online. My, czyli Telewizja Zabrze, o tych wydarzeniach jak zwykle będzie informować. Wraz z początkiem nowego roku pragniemy wprowadzić w życie pozytywne zmiany. Jedni podejmują decyzję o rzuceniu palenia, a inni o częstszym czytaniu książek. Wielu jest też takich, którzy planują zdrowo się odżywiać. A to po świątecznej rozpuście może być wręcz zbawienne dla naszego samopoczucia i sylwetki. Okres świąteczno-noworoczny to nie tylko dni spędzane w gronie rodziny i przyjaciół, ale także czas pod znakiem kulinarnej rozpusty. Właściwie niemalże zaraz po jej zakończeniu zauważamy niepokojące objawy poświątecznego przejedzenia. Strajkujący żołądek, przypominający kamień, uczucie ciężkości czy niebezpiecznie zaokrąglona figura to tylko niektóre z nich. Musimy pamiętać, że jeżeli ten kilogram czy 2 kilogramy czy 3 wyskakują tej naszej wadze stricte po świętach, to jest duże prawdopodobieństwo i przed świętami przede wszystkim się nie przejadaliśmy, to jest przede wszystkim bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jednak jest głównie po pierwsze woda, tak, która też w pewnym, przy takim nieruszaniu się, tak, przy braku aktywności fizycznej również może nam się w naszym organizmie odkładać. No i druga rzecz bardzo ważna, o której często niestety zapominamy, to jest to, że bardzo trudno bardzo duże ilości posiłków jest nam przetrawić, w związku z czym one się też odkładają w naszym organizmie i to wydalanie jest dużo bardziej jakby opóźnione. Nowy rok to idealny moment, by przywrócić organizmowi równowagę po dniach spędzonych przy suto zastawionym stole, na którym królowały kaloryczne i ciężkostrawne potrawy. Właściwa dieta pomoże oczyścić organizm z nadmiaru toksyn i kilogramów, pozbyć się uczucia ciężkiego żołądka oraz przywróci dobre samopoczucie. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby pić odpowiednie ilości wody i płynów niesłodzonych, bo to na pewno jakby też pomaga naszemu organizmowi pozbyć się, mówiąc kolokwialnie, tych produktów, tych toksyn też, które sobie nagromadzimy, no i tych resztek pokarmowych. Bardzo ważnym produktem jest też błonnik pokarmowy, które znajdziemy w chociażby pełnoziarnistych produktach zbożowych, na które musimy zwrócić na pewno uwagę w tym okresie. Ważne jest, aby po przejedzeniu nie stosować drastycznej kuracji, która ponownie zdezorientuje nasz organizm. Diety cud czy głodówki mogą przynieść odwrotne skutki. Bardzo szybko możemy się niestety do wszelkiego rodzaju niedoborów, zarówno mineralnych, jak i witaminowych, jakby doprowadzić nasz organizm. I na to też musimy zwrócić uwagę. Te dodatkowe kilogramy, one nie znikną w ciągu chwili. Jeżeli sobie je nagromadziliśmy, to nie możemy liczyć na to, że one nam po prostu, no cudownie, tak jak już w samej nazwie tutaj mamy, one znikną. Tą masę ciała, którą
jakby szybko dzięki tej diecie cud, można powiedzieć, stracimy, to będzie głównie woda i niestety, ale również nasza masa mięśniowa, jakby tkanka mięśniowa, a nie tłuszcz, który powinniśmy chcieć jakby spalić w tym momencie. A jeśli są tacy, którym w ostatnich dniach udało się uniknąć niestrawności czy dodatkowych kilogramów, to z pewnością żołądek będzie im wdzięczny za chwilę wytchnienia po świątecznym łakomstwie. Mam dla Państwa jeszcze jedną informację. Tradycyjnym hejnałem odegranym 1 stycznia o godzinie 12 z wieży zabrzeńskiego ratusza przywitano w naszym mieście Nowy Rok. A w kościele pod wezwaniem świętego Kamila odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji Zabrza i jego mieszkańców. A my życzymy Państwu i sobie, aby telewizja Zabrze gościła w Waszych domach przez cały rok. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.